Eugeniusz Szygieł, pracuje w Poczcie Polskiej od 1,5 roku. Pracuję jako listonosz. Miejscowości są różne, w zależności od obecności jakichś listonoszów, ale cały rejon mam w Kobierzyce. Do moich obowiązków należy roznoszenie listów, paczek, emerytur, rent. Takie podstawowe obowiązki listonosza, co są. Zaczynam pracę o 7:00, układaniem w rejonie swoim ulicami listy, później paczki, też układa się według numerów po ulicach i ładuje się wszystko do samochodu, no i się jedzie w rejon. No ja lubię kontakt z ludźmi, opracowałem wcześniej w handlu i tak człowiek się przyzwyczaił do tego, no tam, że problemów nie ma żadnych. Znam wszystkich w całej gminie, bo mieszkam już tutaj 67 lat, od urodzenia praktycznie. No mam hobby, hodowla gołębi pocztowych, prawie po całej Europie, daję naloty po Polsce i to mnie też tak trzyma przy domu, jak to się mówi, bo to trzeba to doglądać, porządek utrzymywać i to mnie to bawi też od najmłodszych lat. Do związku już należę 40 lat. To było porą letnią, zastępowałem kolegę, bo był na chorobowym. Obowiązki takie same jak i na moim rejonie. Listy bierze się według ulic, nie, i się roznosiło. Dałem listy do skrzynki, wrzuciłem i roznosiłem następne. I rozniosłem, siadam do samochodu, słyszę krzyk. To był kundel troszeczkę mniejszy od wilczura. Ten pies gdzieś był w pomieszczeniu, nie? Tej właścicielki i córka otworzyła drzwi i ten pies zaatakował właśnie tą sąsiadkę, nie? Długo nie myśląc, wyskoczyłem z samochodu, ale taka myśl mnie przeleciała, że złapię tego psa za tylnie nogi. Innego wyjścia nie było. Starsza kobieta, ona gdzieś koło 80 miała. Z nóg się lała krew, bo to porozrywał i te uda. Widok był naprawdę taki nieprzyjemny. Jak wyskoczyłem i biegłem do niej, to było gdzieś, ja wiem, z 20 metrów. Zobaczyłem pokrywę od takiego dużego garka. I złapałem tą pokrywę i temu psu zdzieliłem tą pokrywą i ten pies uciekł. Ja zaraz wziąłem tą kobietę i prowadziłem ją do domu i mówię, że zadzwonię po pogotowie. Oni, panie Gienku, niech pan nie dzwoni, bo to jest moja dobra sąsiadka, nie? Żeby nie miała problemów. Zaraz wnuczka wyskoczyła też do pomocy, no i zaprowadziliśmy ją do domu, ale w międzyczasie córka właścicielki tego psa zadzwoniła po mamę. Mama była, ja wiem, 10 minut już była tutaj, wzięli tą panią poszkodowaną do samochodu i pojechali do Kobierzyc, do ośrodka zdrowia, tam założyli jej opatrunek. No ja już pojechałem dalej swoje obowiązki wykonywać. Na pewno się znali, no pies ją znał. Dlaczego, jak to się mogło stać, co się działo z tym psem? Ja mogłem być też przez tego psa podgryziony. Wiem, że go później uśpili jakoś. Zaraz na drugi czy trzeci dzień to go uśpili. No dumny jestem, no bo przyczyniłem się do jakiegoś takiego bohaterskiego czynu, nie? Niektórzy mówią, że nie wiadomo, jakby ich spotkało, czy on by to samo zrobił, co ja, nie? Przecież mogłem być też pogryziony, no ale nie zwracałem uwagi na to, jakoś taki wewnętrzny odruch, ludzki po prostu, nie? Kiedy nie zaszedłem tam do tej pani, to zawsze ugaszczała mnie. Zrobiła placki albo jakiś jabłecznik, to kawkę zrobiła, nie? Mówię, panie Gienku, musi pan tu u mnie chwilkę posiedzieć? Mówię, pan mi życie uratował. Taka wdzięczna jest do tej pory. Ja mam takie usposobienie, kobieta idzie schorowana, no to mam samochód, to zawiozę, nie? Tu pomagam wszystkim listonoszom, listonosz coś powie, panie Gienku, może by mi zawiózł albo zaniósł do samochodu, bo mam ciężką paczkę. Nigdy bym nie odmówiłem. Ja jak się podejmuję, robię uczciwie wszystko do końca. I każdy wie, że ja to zrobię uczciwie, sumiennie. No i taki już jestem.